Pod datą 29 października Martyrologium Rzymskie wspomina męczeńską śmierć Felicjana w Kartaginie razem ze 124 towarzyszami. Być może współmęczennicy ponieśli śmierć podczas tego samego prześladowania, ale w różnych miejscowościach. Nazywani są oni męczennikami afrykańskimi. Męczeństwo miało miejsce prawdopodobnie na początku III wieku, za czasów Septymiusza Severa, który w roku 202 zakazał chrześcijanom gromadzenia się. W tej sytuacji sprawowanie liturgii groziło uczestnikom śmiercią. Wspominając bohaterską śmierć świętego Felicjana i jego towarzyszy męczenników afrykańskich, trzeba nam dostrzec ich miłość do Eucharystii. Ryzykowali utratę własnego życia, pragnąc uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować pokarm dający życie wieczne. Oddawali życie doczesne, ale zyskali życie wieczne. Dziś warto zastanowić się nad naszym stosunkiem do Eucharystii. Czy doceniam wartość tego najświętszego spośród sakramentów? Czy byłbym gotowy poświęcić wszystko, tak jak święty Felicjan, aby zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej? Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Felicjan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłością ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ